Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o eskalacji napięcia między Izraelem a Iranem, między Izraelem a światem szyickim. Po 7 października 2023 roku obserwujemy te eskalacje, natomiast ostatnie tygodnie to jest znaczący wzrost tego napięcia. Widzieliśmy, i bombardowanie Libanu, i operację wywiadu Izraela z, związaną właśnie z tymi wybuchającymi pagerami, krótkofalówkami, sprzętem elektronicznym. To, jest także, to, jest także zabój to są także zabójstwa liderów Hamasu, Hezbollahu, no i odwet rakietowy Iranu z 1 października bieżącego roku. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy dojdzie do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie i czy dojdzie do użycia broni jądrowej. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku, podobnie jak o tej ogromnej, o tym ogromnym łamaniu praw prawa międzynarodowego i tego, co na zachodzie bywa często nazywane prawami człowieka. Widać że na Bliskim Wschodzie, że w tych wszystkich w tej inwazji na Strefę Gazy, w inwazji na Liban, dowództwo IDF się kompletnie tym nie przejmuje. Co więcej, wczoraj drugiego października zakazano sekretarzowi generalnemu ONZ Antonio Guterresowi wjazdu na terytorium Izraela no i właśnie pytanie co dalej ponieważ ta sytuacja jeżeli dojdzie do Eskalacji jeszcze mocniejszej, doprowadzi także do istotnej, istotnych zmian w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie i także dla naszego bezpieczeństwa. Warto to mieć na uwadze, także obserwując wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. One już właściwie można powiedzieć, za zapas, zapasem, już niedługo, bo 5, 5 listopada, to także te wybory będę komentował. Zachęcam Państwa do subskrypcji kanału, do wspierania tego kanału, do. Komentowania, do lajkowania, do udostępniania w mediach społecznościowych, i przechodzimy do pierwszego tematu. Narasta napięcie między Izraelem a Iranem. Mamy do czynienia z kolejną odsłoną tego konfliktu. Warto tutaj zaznaczyć, że ten wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie, znaczący wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie odnotowujemy od 7 października 2023 roku po ataku Hamasu na Izrael i po tym, co się wydarzyło w jego konsekwencji. Tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z atakiem Izraela na strefę gazy, z hekatombą ludności cywilnej. Izrael przyjął taką doktrynę nazywaną doktryną Dachi, o której powiem w dalszej części dzisiejszego odcinku podcastu, która tak naprawdę oznacza masowe bombardowania, masowe niszczenia całych dzielnic, miast, całych miast. Bez oglądania się na to, czy tam są tylko i wyłącznie obiekty wojskowe, czy też zamieszkują je cywile, bez względu na straty właśnie wśród ludności cywilnej. Natomiast to jest oczywiście szersza strategia. Ta doktryna Dahi też komponowuje się w taką strategię, którą umownie możemy tutaj nazwać strategią salami w stosunku do świata szyickiego. Izrael stara się po kolei odcinać kolejne właśnie te plastry salami z osi oporu, z szyickiej osi oporu na. Bliskim wschodzie, tych sojuszników Iranu, których jest w stanie dosięgnąć, ale robi to właśnie po kolei, można powiedzieć, że systematycznie, z żelazną konsekwencją. Najpierw uderzenie w Hamas, operacja lądowa w strefie gazy, hekatomba ludności cywilnej, o czym powiedziałem, następnie bombardowanie Libanu, także Został zbombardowany Jemen, część Syrii. No i mamy do czynienia też z odwetem, oczywiście, rakietowym Iranu. Nie pierwszym w tym roku, to też warto, warto to zauważyć. Też trzeba jasno, jasno powiedzieć, że Izrael zaatakował, zaatakował ambasadę, czy kompleks właściwie ambasady Islamskiej Republiki Iranu w Damaszku w stolicy, w stolicy Syrii, to był to był te, tak naprawdę taki Powód, dla którego Iran dokonał tego kwietniowego uderzenia rakietowego i uderzenia dronami właśnie na Izrael. 1 kwietnia 2024 roku Izrael przeprowadził nalot na kompleks ambasady Iranu w Damaszku, zniszczył budynek, w którym mieściła się sekcja konsularna, zginęło tam kilkanaście osób, w tym, w tym także cywile, także funkcjonariusze Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. I tak dalej. W związku z tym, Iran, Iran przeprowadził taką, taki, takie uderzenie rakietowe, natomiast ono nie wyrządziło żadnych większych szkód. W odróżnieniu od tego uderzenia, które obserwowaliśmy kilka dni temu, dokładnie 1 października 2024 roku, kiedy Iran wystrzelił około 180 rakiet balistycznych, które skutecznie przełamały, ich część skutecznie przełamała. Izraelską, izraelski system obrony powietrznej, ale no nie tylko, bo też trzeba jasno powiedzieć, że ten kwietniowy atak Iranu to był tak naprawdę test test dla całego systemu obrony powietrznej stanów zjednoczonych na bliskim wschodzie bo pamiętajmy że te rakiety większość zdecydowana większość tych rakiet z kwietnia 2024 roku tych irańskich rakiet wystrzelonych wtedy została przechwycona przez systemy obrony powietrznej okrętów amerykańskich brytyjskich i francuskich które stacjonowały w regionie także rakiety irańskie były przechwytywane w, nad terytorium Jordanii, nad terytorium Iraku. No i wreszcie izraelski system obrony powietrznej. Natomiast tutaj ani system Arrow 2, ani system Arrow 3 nie były w stanie przechwycić tych rakiet balistycznych Iranu. System żelazna kopuła to w ogóle jest do innego typu zagrożeń z powietrza. No i te część tych rakiet balistycznych Iranu. Spadła na m.in. obiekty wojskowe, obiekty istotne z punktu widzenia infrastruktury obronnej e, Izraela, czy infrastruktury, infrastruktury wojskowej Izraela, jak na przykład na lotnisko. Y, Iran. Y... Podaje oczywiście ogólne informacje, mówi o tym, że zostały sparaliżowane niektóre obiekty wojskowe Izraela. Izrael nie przyznaje się tutaj do, jak, do jakichś wielkich strat, chociaż oficjalnie też przyznał, że część irańskich rakiet trafiła, trafiła właśnie na terytorium, na terytorium Izraela. No i tutaj oczywiście powstaje fundamentalne pytanie: co dalej, ponieważ mamy do czynienia z ogromną z ogromną eskalacją napięcia i z no, powszechnym właściwie stosowaniem przez Izrael doktryny Dahiya, gdzie nie patrzy się na ofiary na ofiary cywilne w związku z tym no fundamentalne oczywiście pytanie jest co, co dalej Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że wystrzelenie rakiet stanowiło odpowiedź Teheranu na zabójstwa cywilów, na mordowanie cywilów w strefie gazy w Libanie, a także na zabójstwo przywódców, właśnie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, przywódców Hamasu, przywódców Hezbollahu. Tutaj warto wspomnieć o tym, że ta, to zabójstwo. To zabójstwo Hasana Nasrallaha, czyli, czyli przywódcy Hezbollahu, no. To nie, jest jedyne, to nie jest jedyny cios dla tej, tej organizacji. Pamiętajmy o tych wybuchających pagerach, o tej potężnej, naprawdę i bardzo brawurowej akcji służb specjalnych wywiadu izraelskiego, wykorzystania pejżeru wykorzystania, wykorzystania krótkofalówek, sprzętu AGD na przykład do zranienia, do paraliżu tak naprawdę komunikacji między przywódcami Hezbollahu. No ale to nie tylko, no, także pamiętajmy, że palestyński Hamas odniósł ogromne straty. Przywódca zresztą Hamasu w Libanie, Fateh Sherif Abu El Amin, zginął 30 września. Także tutaj to jest ogromny, ogromny cios. Do tego trzeba dodać oczywiście także izraelskie naloty na, na Jemen. I tu niewątpliwie to jest też odpowiedź Izraela na ataki rakietowe ze strony, ze strony Hutich. Mówi się o kilku tysiącach osób, które odniosły obrażenia w Libanie, mówi się o ponad tysiącu zabitych według oficjalnych przekazów władz w Libanie ponad milion osób, czyli jedna piąta mieszkańców tego kraju musiała opuścić swoje domy. No to jest niewątpliwie katastrofa humanitarna. Tutaj widać, że świat, spora część świata islamskiego, poza wyrazami oburzenia, zaniepokojenia, potępienia, no właściwie niewiele robi w, 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 tej, w tej sprawie, jeżeli chodzi o mordowanie cywilów. Widać to chociażby po tych buńczucznych wypowiedziach prezydenta Erdoana, prezydenta Turcji, no ale widzimy, że ani Arabia Saudyjska, ani Zjednoczone Emiraty Arabskie, ani Egipt, ani właśnie wspomniana przeze mnie Turcja, no niewiele tutaj robi. Widać, że narasta to napięcie, że Izrael... Zapowiedział już odwet na, ten, na to uderzenie rakietami balistycznymi ze strony Iranu. Specjaliści twierdzą, że Iran ma dzisiaj wystarczającą ilość materiału rozszczepia rozszczepialnego, aby wyprodukować um, mówi się między 10 a 20% Głowic, głowic jądrowych. No, trudno tutaj oczywiście podawać jakiekolwiek szczegółowe, pewne dane. Niemniej jednak w tych wszystkich wypowiedziach ekspertów, którzy zajmują się tematem proliferacji broni masowego rażenia, przewija się właśnie ta, ta, ten, ten przedział między 10 a 20. Mówi się o tych najczęściej kilkunastu głowicach, które i Iran byłby w stanie stworzyć. Wiemy doskonale, że Iran bardzo blisko, bardzo ściśle współpracuje z Koreą Północną. Korea Północna posiada broń jądrową, posiada bardzo zaawansowane systemy rakiet balistycznych. W związku z tym pytanie, czy już dzisiaj Iran posiada taką broń? No i jaka będzie odpowiedź, jaka będzie odpowiedź Izraela? Wspomniałem o doktrynie Dahi, o izraelskiej doktrynie wojskowej, która w sposób niezwykle mocny odcisnęła swoje piętno na życiu dziesiątek tysięcy mieszkańców, mieszkańców Bliskiego Wschodu, kosztowała życie bardzo wielu cywilów. No jest to doktryna, która została. Wypowiedziana, można w ten sposób powiedzieć, w 2008 roku, ale jej geneza jest, jest starsza. Przede wszystkim chodzi tutaj o wojnę Izraela z Libanem w 2006 roku. Wtedy dzielnica Bejrutu o nazwie Dachia została praktycznie zrównana z ziemią. A sama doktryna została ukuta przez Gadiego Eisenkota, bardzo wpływowego izraelskiego wojskowego i polityka, polityka Izraelskiej Partii Jedności Narodowej, izraelskiego generała, człowieka, który w 2008 roku dla jednej z izraelskich gazet dla gazety Jedinot Aharonot właśnie sformułował taką, taką doktrynę i krótko mówiąc no tutaj warto przytoczyć, przytoczyć słowa samego Eisenkota bo one oddają istotę istotę rzeczy Gadi odpowiedział: cytat. To, co wydarzyło się w dzielnicy Dahia w Bejrucie w 2006 roku, wydarzy się w każdej wiosce, z której ostrzeliwany jest Izrael. Zastosujemy nieproporcjonalną siłę i spowodujemy tam wielkie szkody i zniszczenia. Z naszego punktu widzenia, to nie są wioski cywilne. To bazy wojskowe. Koniec cytatu. I tak naprawdę to, to, co obserwujemy obecnie w Strefie Gazy w Libanie, to jest wdrażanie w życie doktryny Dachija, czy doktryny Dachij, no, używając tej deklinacji, deklinacji polskiej. Biorąc pod uwagę także szereg wypowiedzi byłych polityków, byłych bardzo wysokich funkcjonariuszy politycznych Izraela, czy byłego ministra obrony tego państwa, już nieżyjącego Moshe Dayana, czy Echuda Olmerta, byłego premiera, czy, czy panią minister Liwni, byłą szefową dyplomacji Izraela, to tak naprawdę ta doktryna Dachii się przewija. Wszyscy wspomniani przeze mnie, właśnie politycy mówili o tym, że Izrael powinien stosować nieproporcjonalnie, Odpowiedź w stosunku do zagrożenia, tak aby odstraszać potencjalnych, potencjalnych agresorów, i tutaj jest, nie ma żadnego rozróżnienia między obiektami cywilnymi a wojskowymi. To zresztą przejawia się w obecnej narracji także IDF, czyli tych sił obronnych Izraela. Widać, że ta narracja mówi o tym, że w obiektach cywilnych są składy broni, amunicji, są różnego rodzaju obiekty wojskowe, i stąd właśnie tak tak wielka agresja i tak, tak potężne bombardowanie obiektów także cywilnych wystarczy tutaj przywołać na przykład Benego Ganca ministra obrony który podobnie zresztą jak jak Eisenhower też bardzo tak powiedziałbym, agresywnie wypowiadał się na temat Palestyńczyków, na temat strefy gazy. To zresztą jest człowiek, który chwalił się tym, że gaza została cofnięta do epoki Kamienia Łupanego. Chodziło tutaj o zrównanie z ziemią całych dzielnic podczas szturmu gazy w 2014 roku, wtedy kiedy był on szefem sztabu, właśnie armii, podczas zresztą kampanii wyborczej. W 2019 roku pokazywał filmiki z tej z, z właśnie tego szturmu, szturmu na Gazę i właśnie tego zrównywania zrównywania z ziemią tego, tego miasta. No, widzimy, że jest to także kontynuowane po 7 października 2023 roku, po tym ataku Hamasu na Izrael i odpowiedzi Izraela w Strefie Gazy. Widzimy to obecnie jeżeli chodzi o Liban bardzo bardzo dobitnie według władz irańskich tak jak libańskich tak jak już powiedziałem około miliona osób musiało opuścić swoje domy widać tutaj że Izrael, no właściwie w żaden sposób nie kieruje się prawem międzynarodowym, absolutnie w żaden, w żaden sposób. I doktryna Dachii pokazuje, że ta granica została całkowicie zatarta. Jest to wojna totalna wojna totalna wojna na wyniszczenie wojna na zastraszenie. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z tymi bardzo popularnymi. Deklaracjami praw człowieka, obywatela, które na Zachodzie właśnie uchodzą jako taki polityczny model sebr. No, widać tutaj, że w żaden sposób te zachodnie standardy nie są, nie są egzekwowane, ale też widać, że kolektywny Zachód reaguje absolutną biernością, kiedy dochodzi do. Ewidentnego łamania praw człowieka, dochodzi do ludobójstwa, dochodzi do zbrodni wojennych na Bliskim Wschodzie. Zachód, politycy zachodni nabierają wody w usta. Izrael bez problemu brał udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. A widzimy, że widzimy tutaj te podwójne standardy moralne, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych czy właśnie w krajach tak zwanego kolektywnego Zachodu. Izrael zachowuje się w sposób absolutnie bezkompromisowy, czego najlepszym przykładem jest decyzja z 2 października 2024 roku decyzja o zakazie wjazdu do Izraela, wydana sekretarzowi generalnemu ONZ Antonio Guterresowi. Oficjalnie o tym poinformował minister spraw zagranicznych Izraela, yy, mówiąc o tym, że Guterres nie wjedzie do, yy, do jego kraju, ponieważ jednoznacznie nie potępił ataku rakietowego Iranu na Izrael. Widać tutaj, że Izrael traktuje wszystko, co się dzieje na Bliskim Wschodzie wokół własnego bezpieczeństwa absolutnie zero-jedynkowo. Jeżeli ktoś. Yy, prost czytelnie wyraźnie nie wspiera Izraela wówczas może być potraktowany jako potencjalny wróg warto tutaj wspomnieć o tym że Antonio Guterres już we wtorek właśnie, 2 drugiego, drugiego października wydał krótkie oświadczenie, w którym odniósł się do tych najnowszych wydarzeń na Bliskim Wschodzie, potępił cały konflikt, potępił narastanie tej eskalacji. Natomiast natomiast no tutaj Izrael Katz, właśnie szef izraelskiej dyplomacji, powiedział, że Guterres jest persona non grata, ponieważ zbyt ma, no, no nie, zbyt mało wstawił się za Izraelem. Jednoznacznie nie potępił, jak to określił, tego ataku Iranu na, na Izrael. W każdym razie mamy do czynienia z wielkim, powiedziałbym, takim wzrostem pewności siebie Izraela. Pytanie, czy te zapowiedzi odwetowego uderzenia na Iran będą także dotyczyły instalacji jądrowych tego państwa? Tutaj wiemy, że administracja prezydenta Joe Bidena jest przeciwna atakowaniu, bojąc się eskalacji, bojąc się, krótko mówiąc, ewentualnego użycia broni jądrowej na Bliskim Wschodzie. Warto także wspomnieć o tym, że Wśród państw, właśnie regionu, na przykład, emir Kataru, szejk Tamim bin Hamad Al-Tani, powiedział, że kryzys na Bliskim Wschodzie już jest tak naprawdę, jest naprawdę. Jego skutkiem jest ludobójstwo. Tutaj wprost oskarżył Izrael. O rozpętanie ludobójstwa, i, i powiedział o tym, że oprócz przekształcenia strefy gazy w obszar nieprzydatny do, do zamieszkania przez ludzi, dochodzi do właśnie takich zbrodni wojennych, które nazwał wprost ludobójstwem. To oczywiście nie jedyne głosy, bo pewnie gdybym tutaj zaczął cytować innych polityków, właśnie z regionu, chociażby z Republiki Tureckiej na czele z prezydentem Erdoanem, to wątpię, aby to przeszło przez sito właśnie tej cenzury w mediach globalnych. Niemniej jednak, no. Ta potężna niechęć narasta. To, co robi obecnie Izrael, jest absolutnie zero-jedynkowe i to jest pójście na taką totalną konfrontację. Trudno dzisiaj sobie wyobrazić sytuację, że. Miałoby, miałby nastąpić jakiś rozejm, powrót do sytuacji, na przykład sprzed 7 października 2023 roku. Izrael gra już o nową architekturę bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Pytanie, czy wystarczy sił tej koalicji izraelsko-amerykańskiej? Widać, że spora część państw regionu. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, no, nie są skore do wspierania tej koalicji, mówiąc najdelikatniej jak tylko, jak tylko można. Widać, że porozumienia abrahamowe oczywiście na pewien czas wzmocniły Izrael, ale jego nonszalancja, agresja, arogancja na arenie międzynarodowej no, na pewno nie buduje szerokiej koalicji państw, które chciałyby to państwo wspierać. Natomiast kluczowe tutaj będą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Zresztą Izrael teraz też niewątpliwie gra na, na wzmocnienie swojej pozycji w Waszyngtonie. Już za nieco ponad miesiąc, 5 listopada, będą te wybory absolutnie kluczowe także dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli dojdzie do wybuchu jeszcze w tym roku, Wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie również całkowicie zmieni się środowisko bezpieczeństwa państwa polskiego, ponieważ decydenci w Polsce postawili bezpieczeństwo nas wszystkich na, na można powiedzieć, na, na, na jednej karcie, tak naprawdę. No, włożyli wszystkie jajka do jednego koszyka, mówiąc językiem, językiem potocznym, i wiemy doskonale, że jeżeli Amerykanie zaangażują się na Bliskim Wschodzie, zrolują swoją obecność w Europie, wówczas zupełnie inaczej będzie wyglądała sytuacja geostrategiczna państwa polskiego z. Bardzo napiętymi relacjami z sąsiadami, z trudno, ze zmian, zmienioną strukturą etniczną państwa polskiego, a do tego wszystkiego pewnie dojdzie fala uchodźców z Bliskiego Wschodu, która trafi do, do Europy, także do Europy. I to jest no, potężne wyzwanie, bo już widać to, skutki tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o Liban, a przecież Izrael nic nie wskazuje na to, aby się miał cofnąć będą się Ponawiały uderzenia Izraela w, w regionie. Trudno sobie dzisiaj, tak jak powiedziałem, wyobrazić sytuację takiego szybkiego powrotu do sytuacji sprzed 7, 7 października. To jest coś, co odbije się także na cenach ropy naftowej na, całej, na całym świecie. Ewentualna wielka wojna na Bliskim Wschodzie na pewno. Będzie premiowała, premiowała te państwa, które są niezależne energetycznie, te państwa, które są z kolei uzależnione od importu ropy naftowej i gazu ziemnego, no będą miały znacznie trudniejszą, trudniejszą sytuację.